Dzień dobry, YouTube. Tym razem Fryta w trasie, oj, daleko w trasie, z 5 godzin jazdy, ale to nieistotne. Na szczęście w samochodzie jest klima za oknem prawie 40 stopni, bo to południe. Południe w Staszowie to jest godzina bardzo ważna, bowiem tutaj otwarcie klubu Extreme, kolejnego klubu. Który to klub z kolei? I kto otwiera ten klub? Za chwileczkę się dowiecie, bo staram się porozmawiać z ludźmi, którzy dzisiaj przybyli na otwarcie. Na pewno, na 100% wielką pineską na mapach Google'a odznaczy się kolejne miejsce, gdzie będzie można zadbać o zdrowie, zrobić formę lub po prostu spędzić dobry czas. Seven Nutrition, jest ekipa razem ze mną, ale to wszystko w tym odcinku. Jak zawsze od początku do końca zostańcie, żebyście byli na bieżąco. Zapraszam na kolejny odcinek. Jak już mówiłem, nie jestem sam, jest ze mną ekipa, zapraszam serdecznie, jest i Marta, której chyba przedstawiać nie trzeba. Tak, cześć. Marta Dudzińska, witam serdecznie. Chodź Szymon, będę malutki przy tobie, ale jest i Szymon, cześć. Cześć. Jaka jestem malutka przy was. Ale to dobrze, kobita jesteś, to musisz być malutka. Szymon wielki chłop, to jest wielki chłop. Trochę godzin jazdy było, co? 5 godzin. Słuchajcie, pierwsze wrażenia, jesteście bywalcami siłowni, ćwiczycie coś, nie? Od czasu do czasu, tak jak ja. Marta, Extreme kolejny, to już ponad 50 w Polsce, ale tak na pierwszy rzut oka troszeczkę się różni od innych, nie? Tak, różni się, mimo to jest mega dużo sprzętu, zaraz będziemy go próbować. Jestem mega ciekawa, co tutaj jest ciekawego. Miałeś porównanie, widzisz, też jesteś właścicielem siłowni poniekąd i jak tak patrzysz, co o tym sądzisz? Tak jak Marta powiedziała, jest tu bardzo dużo sprzętu i też za chwilkę spróbujemy wszystko po kolei. Ja myślę, że jak 13 dni jestem przed zawodami, fajnie by było sprawdzić, czy lustra dobrze oddają, tak, wiesz. Może koszula pójdzie, tak, koszula może pójdzie precz i sprawdzimy, ale to jak będzie jeszcze czas. Słuchajcie, Marta i Szymon posprawdzają troszeczkę sprzętu, mam nadzieję, że nic nie popsujecie. Szczególnie ty, wiesz, żebyś tu nie pourywał czegoś. Ciekawe, czy Szymonowi wystarczy ciężaru. Marta zaprezentuje jakieś najnowsze ćwiczenia być może, bo teraz twoim trenerem jest nowy trener, tak, od treningu. Tak. Dokładnie, Paweł Głuchowski jest moim teraz nowym trenerem od planów treningowych. I co, zadowolona jesteś? Tak. Okej. Okay. A twoim trenerem kto jest? Szymon Wójtowicz. I wszystko jasne. Jedziemy dalej. Spotykamy się za stołem. Łukasz Dojka. Witam serdecznie, witam wszystkich. Dzień dobry. Słuchaj, no bardzo miło, że mogłem przyjechać, zobaczyć wreszcie. Dotarłem na otwarcie, na jakimś otwarciu miałem być, ale były choroby na świecie i było różnie. Różnie było. A teraz jest wszystko super. Dobrze. Super, bardzo się cieszę. W super formie, w koszuli. Mimo, że w koszuli to i tak widać żyły, więc po prostu jest... Coś tam widać. Bardzo dziękuję. Łukasz, to już kolejny klub. Ty jesteś sprawcą tego wszystkiego. Tak może zacznę od drugiej strony, pokazujesz, że rzeczywiście, bo też nie było lekko w życiu, ale pokazujesz, że jeżeli czegoś w życiu chcesz, wiesz czego chcesz i chcesz to osiągnąć, to jest to w zasięgu ręki. To już kolejny klub, który to już? Ponad 50 chyba. To jest 52 klub, który otworzyliśmy. Tak, tak, ponad 50 klub. W całej Polsce i to bardzo dobrze działa. Ja bym chciał tutaj przybliżyć od tej strony, żeby się nie bać otwierania takich klubów, bo to wcale nie jest aż takie straszne, jak wygląda. Ja z Łukaszem teraz tutaj rozmawiałem i powiem wam, że no, zdziwiłem się, bo nie znałem tych informacji. Tak, nawiązując do tego, żeby się nie bać, oczywiście w życiu trzeba być odważnym. W życiu trzeba podejmować odważne decyzje, trudne decyzje, a ogólnie w takich niestabilnych czasach jest to trudne. Mówiłeś tutaj, że jestem takim po prostu pomysłodawcą tego wszystkiego. Faktycznie tak, natomiast samemu tego bym oczywiście nie zrealizował, nie osiągnął. Jest to potężny, jest to zespół niesamowitych ludzi, którzy realizują
to, co musi być zrealizowane, żeby uruchomić każdy kolejny klub, wspierają naszych franczyzobiorców. Każdy dział, czy to jest dział prawny, marketingowy, czy jest to dział fitness, księgowość, mamy całe zaplecze, które pracuje na sukces każdego franczyzobiorcy, więc to jest tutaj najważniejsze, że faktycznie te 10 lat, ponieważ w tym roku jest to 10-lecie sieci, 10 lat temu uruchomiłem pierwszy klub i można powiedzieć, wtedy byłem ja i dwie czy trzy osoby, które zatrudniłem tak naprawdę po sąsiedzku na ulicy, na której mieszkaliśmy, wszyscy mieszkaliśmy na tej samej ulicy, zatrudniłem kuzynkę, sąsiadkę i sąsiada, który mieszkał naprzeciwko, więc malutki zespół, ale faktycznie z biegiem czasu zespół się rozrastał, rozwijał się biznes i było mnóstwo problemów, przeszkód i dalej są, ale ja zawsze mówię, że to jest ta wytrwałość, to jest ta konsekwencja w działaniu, która... I przede wszystkim, przepraszam, że zaangażowanie w to, co się robi. Tak, oczywiście i zaangażowanie i to po prostu, kiedy już mamy taki moment zniechęcenia się i po prostu załamania, no to trzeba znowu się trochę zmobilizować, trzeba być samemu dla siebie motywacją. Ja tak zawsze mówię o tym, żeby samemu się motywować, żeby po prostu nie patrzeć na co, bo czasami ludzie zadają sobie pytanie, co mnie motywuje, no ale ja zawsze powtarzam, trzeba być samemu dla siebie motywacją, trzeba popatrzeć w lustro, trzeba wiedzieć, gdzie się zmierza w życiu i walczyć, tak? I walczyć, bo życie to jest walka, życie jest po prostu jedną wielką walką. Ja może zobrazuję w ten sposób, franczyzobiorca, to jest, zobrazuję w ten sposób, że prowadzisz kogoś, jak małe dziecko, za rękę do lasu, wprowadzasz. I to nie jest tak, że zostawiasz dziecko, dobra, idź, tam jest głęboki las, tylko cały czas współpracujecie, mogą liczyć na twoją pomoc, na szkolenia i tak dalej, bo jego biznes to jest też twój biznes. Zdecydowanie, znaczy nasz biznes to jest ogólnie biznes franczyzowy, więc bez franczyzobiorców, którzy uruchamiają swoje kluby i kluby dobrze prosperują, są w stanie rozwijać biznes i zarabiać, no nasz biznes nie istnieje, więc to jest w naszym interesie. Podpisując umowę franczyzową, oczywiście ta współpraca się nie kończy, to jest dopiero początek współpracy, kilkomiesięczne na praca na poczet otwarcia takiego klubu, czyli takiego klubu jak tutaj, to jest kilka miesięcy pracy całego zespołu, następnie są szkolenia, następnie jest rekrutacja zespołu i franczyzobiorca jest w tym wszystkim wraz z nami tak naprawdę, ma przyznanego menadżera franczyzowego, który mu pomaga przed otwarciem, w trakcie otwarcia, po otwarciu i tak naprawdę jest osobą, która współpracuje stale przez cały okres trwania współpracy wraz z naszym franczyzobiorcą, więc on nie czuje się osamotniony, tylko po prostu ma wsparcie, ma team. No i co najważniejsze, w takich niestabilnych czasach, kiedy biznes jest po prostu czasami jedną wielką niewiadomą i trzeba walczyć, trzeba się otaczać odpowiednimi ludźmi, którzy mają doświadczenie i wiedzę, to jest tutaj bezcenne w tym modelu, więc tak jak powiedziałeś, franczyzobiorca jest prowadzony, natomiast to też nie jest tak, że nie musi się angażować, no tak? Ponieważ kluczową osobą w tym wszystkim nadal w prowadzeniu tego klubu będzie franczyzobiorca, bo to jest jego klub, to jest jego biznes, on jest właścicielem, to jest zespół, który pracuje dla niego, on jest liderem, on rozdziela pracę i to zaangażowanie kogoś jest tutaj po prostu kluczowe. Jeżeli to wszystko jest spełnione, czyli nasze wsparcie, świetna lokalizacja, klub, społeczność, klubowicze, zobacz, klub tętni życie, naprawdę niesamowite otwarcie i odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu w roli franczyzobiorcy, to wtedy biznes działa. Ja wiem, że jesteśmy ograniczeni czasem, ale chciałbym tutaj zdradzić chociaż przybliżone kwoty, bo nieraz się obawiamy. Wiadomo, koszt. Jestem prywatnym przedsiębiorcą, wymyśliłem sobie, otworzę sobie siłownię, taką na wzór właśnie takiego klubu. Koszty są ogromne. I teraz, dlaczego franczyza? Jest wiele aspektów, wiele wartości, dlaczego franczyza. Tak jak wspominałeś, jeżeli lokalny przedsiębiorca chce otworzyć taki klub fitness z takim wyposażeniem, wykończyć lokal, no to jest inwestycja między 1,5 a 2 miliony złotych. Ktoś tyle musi zainwestować. I wiesz, nie mając, zakładamy, że nie ma doświadczenia w branży, zakładamy, że nie ma wsparcia i 70-osobowego zespołu, który po prostu jest ekspertami w różnych dziedzinach w tej branży, tak? Więc tak to jest u nas. Więc to jest, ta inwestycja jest, ja bym ją ocenił, taka bardzo ryzykowna i może nawet i mało opłacalna. Nasz franczyzobiorca, taki klub jak tutaj, to mogę zdradzić, bo to są informacje ogólnodostępne, mówimy o nich także też na prezentacjach franczyzowych.
zainwestował około 300 tysięcy z własnych środków, żeby uruchomić taki klub. 300 tysięcy z własnych środków, więc mamy mnóstwo teraz zainteresowania od strony trenerów, zawodników, sportowców, influencerów z naszej branży, którzy chcą otworzyć coś swojego, ponieważ już po karierze sportowca, czy nawet w trakcie kariery trenera personalnego, później zawsze ktoś się mówi, większość osób się zastanawia, co dalej, co ja będę dalej robił. Nie chcę już być może trenerem, ponieważ już ta praca, już się wypalam zawodowo, chcę coś innego, kolejny krok do przodu. Własny biznes na własną rękę jest dużym ryzykiem, no i nie ma się tego zaplecza, nie ma się marketingu, księgowości, dział prawny, to jest wszystko to, co musi się dziać wokół, żeby biznes prosperował. Tylko kilka procent przedsiębiorców, nowych przedsiębiorców uruchamiających biznesy jest w stanie przetrwać na rynku pierwsze 5 lat. Przetrwać, nie mówię tutaj, że ten biznes się zwróci, przetrwać, na takie są statystyki ogólne, więc jest bardzo duże ryzyko, dlatego ten model franczyzowy jest korzystny dla osób, które chcą działać w danej branży, chcą się rozwijać, natomiast potrzebują tego wsparcia i wkład finansowy jest dużo po prostu mniejszy. To tak jakbyśmy chcieli otworzyć sobie hodowlę krów, kompletnie się na tym nie znam, jakbyśmy sami sobie zadecydowali, to myślę, że pół roku jest po nas. A tutaj dokładnie. Jednak można otworzyć, ale trzeba się wspierać właśnie ludźmi, którzy są w branży, którzy wiedzą jak to robić i którzy wiedzą co robić, żeby przetrwać. Dokładnie tak i wiesz, i to jest w grupie Siła, w marce Siła, masz otwarcie w miasteczku niespełna 20 tysięcy mieszkańców, tak? W takim jak Staszów. Mieliśmy kolejki przed otwarciem, mamy niesamowicie dobry dzień dzisiaj, mimo tego, że jest koniec wakacji, mimo tego, że jest sobota i mimo tego, że mamy ponad 30 stopni na zewnątrz, to nadal mamy naprawdę fajne otwarcie, dużą frekwencję i mamy bardzo dobrą liczbę karnetów już dzisiaj sprzedanych, a jest dopiero godzina 13. Więc ja się ogólnie cieszę. Łukasz, nie przedłużam. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Życzę kolejnych sukcesów, wytrwałości, bo wszędzie jesteś. To nie jest tak, że gdzieś się coś otwiera i dobra, pojadę zobaczyć, czy tam wszystko jest okej. Tylko ty pilnujesz wszystkiego od początku do końca, wiesz, obserwuję, to widzę i wiem, co mówię. Także gratuluję również i życzę wytrwałości. Tak, wiesz, to co powiedziałeś, jestem na każdym otwarciu, byłem na każdym otwarciu. Ja tym żyję, wiesz, to mnie cieszy. Ja ostatnio mówiłem do mojego zespołu, że jak już dostaję zdjęcia z klubu, gdzie jest sprzęt na miejscu i jestem w stanie jeszcze, czasami przyjeżdżam, upewnić się, że ten sprzęt jest ustawiony odpowiednio, to jest coś, co mnie najbardziej cieszy w tym wszystkim. To jest ten moment otwarcia klubu. Więc to jest dla mnie ogromny sukces, ponieważ to jest ta cała praca, cały proces, który prowadzi nas do tego miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. Dziękuję za obecność, pozdrawiam wszystkich. Ja tylko powiem, że jeszcze się dobrze klub nie otworzył, ale na mapach Google'a już każdy mógł dojechać i od razu znaleźć. To nie jest tak, że się pojawi dopiero gdzieś tam za miesiąc, tylko adres dokładnie znajdziecie, Staszów dokładnie na mapach Google'a znajdziecie. I co jeszcze najważniejsze, że tak wcisnę od siebie, pewnie. Oczywiście w klubie możecie się napić dobrego białka Seven Nutrition. Dokładnie tak. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Jak widzieliście, sprzęty kardio są zajęte. Mam nadzieję, że te sprzęty, chociaż dzisiaj jest otwarcie, będą zajęte każdego dnia, bowiem klub pewnie jest otwarty. Nie sprawdziłem tego, ale strzelam. 24H 7 razy w tygodniu, także każdy znajdzie na pewno czas na to, żeby dobrać do swojego trybu pracy i pojawić się w klubie i zrobić trening. Sprzęty kardio są zajęte, ja się przejdę, bo jeszcze tam nie byłem. Zobaczę, co dalej jest w ofercie. Tak sobie patrzę, jeszcze tylko Marta tutaj już się, prawda, gotuje. Zaraz ją tutaj, albo dobra, jak już tak pięknie ćwiczy, jak już tu jesteśmy, to już zostańmy tutaj. Marta, jak? Wchodzi dobrze? Wchodzi tam, gdzie trzeba. Ale powiedz mi, czy wedle zasad twojego nowego trenera, czy to ćwiczenie, czy ta maszyna spełnia twoje oczekiwania, jeżeli chodzi o pracę pośladkowego? Myślę, że jak najbardziej tak, tyle że na siłowni swojej, na której obecnie trenuję, nie mam takiej maszyny, więc fajna opcja dla dziewczyn do rozrostu pośladków w trochę inny sposób. Także hipertrofa jak najbardziej działa. Jeszcze tutaj gdzieś tam się rozejrzałaś, bo będę chciał, żebyś gdzieś wypróbowała inną maszynę. Oczywiście, widzę tutaj super maszynę do hip-thrustu. O właśnie. I na pewno zaraz ją przetestuję. No to my to zobaczymy, a zobaczymy jeszcze jak drugą nogę trenuję. Dobrze, nie ma problemu.
Będę, że tak powiem, bezczelny i przeszkodzę w treningu. Cześć, jak masz na imię? Rafał. Rafał, cześć, też jestem Rafał. No, miło mi. Rafał, sprawdziłeś sprzęt, sprawdziłeś maszynkę, jak chodzi? No dobrze, dobrze. No dopiero zacząłem ćwiczyć, także rozgrzewka. Aha. Testuję, bo na maszynach wcześniej nie ćwiczyłem, teraz sobie sprawdzam właśnie wszystko. Tak, tutaj wiele jest takich maszyn, gdzie gdzieś tam powiedzmy, gdzieś tam mamy w jakichś piwnicach, gdzieś siłownie, no to no, ciężko jest zmontować taką maszynkę. Popróbujesz dzisiaj, masz jakiś zaplanowany trening, czy po prostu chcesz spróbować wszystkiego? No, spróbuję wszystkiego po trochu, zobaczyć sobie, głównie jak chodzą te maszyny, no. Okej, mieszkasz gdzieś bliżej, dalej stąd? No, tutaj, niedaleko, kilometr stąd. No. Jest możliwe, że jak ci się spodoba, to karnecik być może będzie kupiony. No, możliwe, no. Dobrego treningu, Rafciu, no, nie przeszkadzam, dziękuję bardzo. Dziękuję. I Marta próbuje następny sprzęt, pośladki idą w górę. Czuć, jednak chyba i tak wolę wolny ciężar i zwykłą sztangę z obciążeniem. Czujesz? Czuję, ale też czuję różnicę. Chcesz się podzielić tym? Wrażeniami? Myślę, że na zwykłej sztandze po prostu odczucia, że tak powiem, co do ćwiczenia i czucia pośladków są większe. Okay. To jednak maszyna... niby działa tak samo jak tur ruchu, ale jednak nie do końca jest to samo. Czyli wybrałabyś jednak jedną sztangę? Wolny ciężar, zdecydowanie. Okej. Okay. Jest fajna też opcja dla osób, które ćwiczą samemu i są na swojej początkowej przygodzie ze sportem siłowym. Wydaje mi się, że ze względu na przykład wygody wejście pod sztangę dla osoby początkującej może być troszeczkę trudne. Ja wiem, że trzeba tych nawyków się uczyć od początku, ale no niewątpliwie... Trenują bez trenera personalnego i nie mają jeszcze tej techniki takiej dobrze opanowanej. Marta, jak już jesteśmy przy tym ćwiczeniu, ja się zapytam szybciutko. Stopy szeroko, wąsko, czy to ma wpływ na pośladek? Wiesz, też robię te przasty. Oczywiście. I to mnie fascynuje, czy to wąsko, czy szeroko? Jak dla mnie szeroko, delikatnie palce na zewnątrz, pięta do środka. Okay. Też nie za wąsko, nie za szeroko, tylko tak trochę szerzej niż za szeroko. Przepraszam, za szerokość bioder. Dobra, Martusia, pakuj dalej, niech poślad rośnie. Tak jest. A i tak jest poprawiony, nie? Jest poprawiony. Dziękuję, że to zauważyłeś. Zauważyłem, nie wiedziałem, czy powiedzieć, ale już mówię, nawet powiem na wizji. Okres budowania masy mięśniowej poszedł tak, jak trzeba. Bardzo się cieszę, bo to jest najważniejsze, żeby potem pokazać to na scenie. Otóż to, teraz delikatny minikat i potem znowu delikatna masa, żeby na wiosnę wyjść w nowym wydaniu. No i to jeszcze sporo czasu, 23 rok. Tak, zgadza się. Dobrze. To sobie tam, prawda, poprawiaj dalej. Szymon dalej sprawdza sprzęt. Kółek żeś naładował. Jak? Okej, okay. Proszę patrzeć. Ja tylko dodam z mojej strony, jak Szymon sprawdzi w Staszowie sprzęt i się nie pourywał, nic nie popękał, nic się nie powygina, znaczy się, że bezpiecznie można tu ćwiczyć. Tak jak mówisz. Zmęczony jesteś? Już troszkę tak. Dobra, a ja widzicie 13 dni przed zawodami, ale to dlatego, że niedawno zjadłem posiłek i wypiłem kawę, więc nakręcone, ale przygotowanie ją bardzo dobrze, więc czuję się pełen energii, bo tak powinien wyglądać zawodnik. No dobrze, pakuj dalej. Pakuję. Ale fajnie, klimatyzacja chodzi, więc można mocno ćwiczyć i wcale się za dużo nie spocić. Dokładnie. Co teraz spróbujesz? Spróbuję z takim podwójnymi uchwytami. U mnie na siłowni czegoś takiego nie ma, więc myślę, że fajna alternatywa na to, żeby popracować sobie troszeczkę inaczej, na plecy i nie tylko. Okej. Okay. Także siadam i próbuję. Dobra, zobaczmy. Chodźcie, zobaczcie z tyłu, jak plecy pracują. No jak Marta, jest różnica czy szału nie ma? Jest różnica, bo można inaczej pracować jedną i drugą ręką, tym bardziej jak ktoś ma jakieś dysproporcje między prawą a lewą stroną. Okay.
także fajnie, fajnie. No dobra, próbuj dalej. Tak jest. Ja sobie tak przejdę, bo powiem wam szczerze, sporo ludzi jest na otwarciu, ale nie dziwię się, skoro jest, a musimy to zrobić, musimy to nakręcić, tego torta, chociaż sobie popatrzę. Jak jest dobry tort, dobre jedzenie, dobre picie, fajna atmosfera, to zawsze jest co zjeść. Ja się zapytam tutaj, być może, przepraszam, mogę przeszkodzić? Proszę, proszę, proszę nie uciekać. Czy pani jest bywalczynią siłowni? Nie. To z jakiego, powiem, powodu tutaj dzisiaj się pani pojawiła? No, chcieliśmy zobaczyć otwarcie kolejnego klubu. Jadła pani torta? Tak. Dobry? Bardzo. To mam nadzieję, że równie dobrze będzie się tutaj ćwiczyło. Jest taki zamiar, może, chociaż widać, że tutaj chyba forma jest dbana na co dzień. Nie, tutaj nie, tutaj nie. Tutaj tylko dzisiaj na otwarcie. Okej, okay. A tutaj, jeżeli pozwoli pan, przejdę z tej strony. Dzień dobry. Jazdem jesteśmy, zobaczyliśmy fajną imprezę i wbiliśmy. Aha, czyli można również zjeść coś słodkiego. Tak. A tak jak oceniacie klub? Fajnie, super, fajna atmosfera? Super, znamy markę, jest super i polecamy. Dziękuję, bawcie się dobrze. Dzięki. I dbajcie o formę. Dziękuję bardzo. Na razie, zróbka. Godzina do godziny i godziny mijają. My już powoli będziemy się żegnać z klubem Extreme w Staszowie. Jak tam, zadowoleni jesteście? Popróbowaliście maszyny? Jak najbardziej. Jestem bardzo zadowolona z maszyn, które tutaj są, więc osoby z okolic zapraszamy do siłowni w Staszowie. Jeszcze Szymon, nie porwałeś nic, nie? Właśnie jestem zadowolony. Wszystko wytrzymało. Wytrzymało. Jeszcze tam się przejdę zobaczyć, czy tam coś nie leży, jakaś linka. Słuchajcie, dziękujemy, że byliście razem z nami. Zapraszamy w ogóle, jak macie okazję, do każdego klubu Extreme w całej Polsce. Ponad 50 klubów, także jest co wybierać. I najważniejsze, tam możecie się napić również białka 7 Nutrition. Widzimy się w kolejnym odcinku. Żegnamy się już z wami. Do zobaczenia. Cześć.